Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy 2 marca, dzisiaj jest wtorek, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Pierwsza rzecz, którą chciałbym poruszyć w związku z dzisiejszą Ewangelią, to wytłumaczenie, czy mamy kogoś nazywać na ziemi ojcem, czy też nie. Jak to z tym jest? Bo przecież ja jestem ojciec Piotr, więc w myśl tej Ewangelii wypadałoby nie mówić ojcze Piotrze, ale bracie Piotrze, albo księże Piotrze, albo jakoś inaczej. Jak to z tym jest? Niektórzy mają z tym problem, więc spróbuję teraz to wyjaśnić. Bardzo ważny jest kontekst, w którym Pan Jezus mówi te dzisiejsze słowa. Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, waszym nauczycielem, waszym mistrzem. Mówi to, odwołując się do faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Otóż oni właśnie uważali siebie za ojców, uważali siebie za nauczycieli i mistrzów, żeby wszyscy ludzie brali z nich przykład, że oni są jak gdyby pępkiem świata i od nich wychodzi cała wiedza i cała moralność. Jezus mówi, że oni nie są godni tego, aby być nazywani nauczycielami, mistrzami czy ojcami, dlatego że oni inaczej nauczają i inaczej żyją. Nie, są niekonsekwentni. Wymagają od innych ludzi, a od siebie wcale nie wymagają. Nie jest to dobry przykład. Niektórzy myślą, że jak zmienią terminologię, to sprawa jest załatwiona. Otóż Jezusowi nie o to chodziło, żeby na przykład zamiast mówić ojcze, a mówić tato albo protoplasto, zamiast nauczyciel to mówić belfer albo jakiś instruktor, albo jakiś druh, albo trener, zamiast mówić mistrz to mówić kierownik, dyrektor albo animator. Nie chodzi o terminologię. O co Panu Jezusowi tak naprawdę chodziło? Pan Jezus wielokrotnie przecież w różnych przypowieściach używa słowa ojciec w odniesieniu do ludzi. Na przykład w przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu. Na przykład kiedy mówi również, kiedy któregoś z was ojców syn prosi o chleb czy poda mu kamień. I wielokrotnie w Piśmie Świętym jest to słowo ojciec odnoszone do człowieka. A więc nie o to chodzi Panu Jezusowi. Więc o co w końcu Panu Jezusowi chodzi? Otóż Panu Jezusowi chodzi o to, aby ci cali mądrzy uczeni w Piśmie i faryzeusze, żeby nie uważali siebie jako źródło mądrości, wiedzy i dobrego przykładu. Że tak naprawdę nad nami wszystkimi jest Pan Bóg, a my wszyscy jesteśmy braćmi. To On jest źródłem wszystkiego, to On jest Ojcem całego Wszechświata. To nie od nas zaczyna się jakaś epoka. My jesteśmy tak naprawdę braćmi. A dlaczego używamy terminu ojcze Piotrze, ojcze Adamie i tak dalej? Otóż dlatego, że kiedy mówimy wam o Bogu i w waszych sercach rodzi się Jezus, to stajemy się w pewnym stopniu duchowymi ojcami tego, co dobre w was. My również jesteśmy waszymi braćmi, nie jesteśmy jakimiś mądrzejszymi, lepszymi. My jesteśmy powołani do tego, aby sprawować takie ojcostwo duchowe. Jest wielu ludzi, młodych ludzi często, którzy nie mają doświadczenia dobrego ojca, kogoś, kto by się nimi opiekował, troszczył się, dawał poczucie bezpieczeństwa. I my jesteśmy posłani, aby uczestniczyć w tym jedynym ojcostwie Boga Ojca, byśmy traktowali Go jako jedyne źródło wiedzy, jako naszego nauczyciela i mistrza i my jesteśmy przekazicielami Jego ojcostwa, Jego wiedzy, Jego miłości. Zauważcie, że kiedy podpisujemy się, to piszemy małe o, kropka, duże, na przykład Piotr. I druga rzecz, którą chciałbym poruszyć w związku z dzisiejszą Ewangelią, to stare przysłowie, które dobrze koresponduje z tą Ewangelią, mianowicie verba docent, exempla trahunt, czyli słowa uczą, przykłady pociągają. Faryzeusze właśnie nie byli dobrym przykładem. Oni często pouczali innych, w sposób teoretyczny nauczali, ale nie byli dobrym przykładem. I dlatego Jezus mówi, słuchajcie tego, co mówią. Mówią mądrze, mówią dobrze, ale oni tak naprawdę tego nie czynią, więc nie naśladujcie ich, nie są konsekwentni. Kochani, dzieci, uczniowie i studenci są bardzo dobrymi psychologami. Potrafią dobrze obserwować i patrzą, czy ten nauczyciel, który wymaga od nich, czy jest konsekwentny i stosuje to w swoim życiu. I również wobec mamy, wobec taty. Kiedy mama na przykład mówi, pamiętaj, abyś zawsze mówił prawdę. I na przykład ktoś dzwoni i pyta się, czy jest mama w domu? Powiedz, że mnie nie ma. I wtedy nie ma mamy w domu. I wtedy dziecko już wie, aha, czyli są wyjątki, są sytuacje, w których nie warto mówić prawdy. Mama dała mi taki przykład. Kochani, myślę, że uczynkami, dobrym przykładem możemy bardziej nauczyć niż jakąś długą mową. Na zakończenie, kochani, opowiadanie.
trochę humorystyczne. Nie wiem, jak to odbierzecie, ale zaryzykuję. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że pewien podróżnik przybywa do hotelu w Afryce, ale ponieważ jest zbyt wcześnie jeszcze, więc kładzie swoją walizkę, w której ma mnóstwo różnych czapek i kapeluszy, dlatego że przecież przed słońcem trzeba się jakoś chronić w Afryce. I kiedy czekał, aż otworzą wreszcie hotel, bo był zamknięty, było to zbyt wcześnie rano, położył się pod drzewem i zasnął. Kiedy obudził się, zobaczył, że jego walizka jest otwarta i że tak naprawdę część zawartości już nie ma. Zauważył, że na palmie są małpy w jego kapeluszach. Strasznie się zdenerwował, ponieważ te kapelusze przecież bardzo mu się przydadzą w Afryce przy takim wielkim nasłonecznieniu. Więc zaczął rzucać kamieniami, czy jakimiś tam, nie wiem, jakimiś kawałkami orzechów. Zaczął rzucać w te małpy, a one robiły dokładnie to samo, rzucały w niego. Więc on się denerwował i one robiły dokładnie to samo. Kiedy wytykał język, one robiły dokładnie to samo. I w końcu zdenerwował się, zdjął czapkę, którą miał na głowie i rzucił o ziemię. I one też zdjęły czapkę i rzuciły o ziemię. Jaki z tego morał? Czasem możemy małpować, czasem możemy brać przykład z innych, czasem może nawet bezmyślnie, tak jak te małpy, ale jednak przykład jest bardziej czytelny i bardziej pociągający niż potok słów, więc będę po prostu kończył. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa. Do jutra. Thank you.